Pozwoli mi pani doktor, pozwoli, tak? Co z tą kartką i z tymi lasami, tak? Co z tą kartką i co z tymi lasami właśnie? Czy jeszcze długo będą nam zaśmiecać? Dziękuję. Nie no, proszę państwa, to już trzeba tak z humorem przyjąć, bo po prostu chodzi o jedną kartkę. I nie 1000 lat temu, tylko w wieku XIV, powiedzmy sobie. No, tak mówi legenda żydowska i pisze o niej rabin Izraels, którego nasz król Zygmunt Stary zrobił rabinem Małopolski. Zapisał w swoich pismach, że jak Żydzi uciekali z Europy Zachodniej, bo Niemcy palili ich w czasie II wojny światowej w piecach, ale mieli zwyczaj palić Żydów co najmniej od XIII wieku. W XIV wieku, jak była zaraza, czarna dżuma, to Niemcy spędzali po prostu całe rodziny z miast żydowskich, budowali stos na rynku i tych Żydów, mężczyzn, kobiety i dzieci palili. Także to Germanie mają w zwyczaju. Żydzi uciekali, już tak w skrócie mówię, bo w książkach moich szczegółowo o tym piszę. Żydzi uciekali po prostu przed prześladowaniami. No i jak uciekali na wschód, doszli do Polski i legenda głosi, zapisana właśnie przez tego rabina Izraelsa, legenda głosi, że anioł zrzucił im kartkę z nieba, Polin, po hebrajsku to znaczy tu spocznij. I Żydzi uznali, że to jest miejsce, gdzie będą bezpieczni. I rabin Izrael zapisał w XVI wieku, około 1540 roku, że w Polsce nie było takiej nienawiści do Żydów i niech tak będzie aż do końca świata. Także panie Krzysztofie, nie trzeba tej nienawiści, to po co? Pani doktor, żeby jasnej pewnie, to nie jest nienawiść, tylko jeśli ktoś próbuje wmówić naszym polskim dzieciom, że tutaj od tysiąca lat trwa jakaś koegzystencja, to wszystko, a nie wspomina się o Żydach, którzy porywali Polaków, jakby uczestniczyli w porywaniu i robili Polaków, czy może wtedy jeszcze Polaków nie było, tak? No byli Polacy, Słowianie, no. Tak, mówię, z plemion słowiańskich. Ale niewolników. I nagle stawia się na piedestale jakichś Żydów. Nie mówi się w ogóle o Polakach, tylko są Żydzi i oni... Ale ja wiem, o czym pan mówi, bo słyszałam tę wypowiedź jakiegoś idioty z Polin, jakiegoś kłamczucha Żyda, którego dopuścili do tego, żeby dzieciom polskim tłumaczył, że Żydzi 1000 lat temu przyszli do Polski, to były same lasy i dzicz po prostu. Więc to podpada pod prokuraturę i to niestety nasze władze od 30, już nie liczę komunistów, to władze niby wolnej Polski od 30 lat rozbestwiły tych Żydów i za nasze pieniądze istnieje Polin. Ja to mówię od wielu, wielu lat po prostu. I trzeba to z tym skończyć. Teraz zmienił się dyrektor Polin, może przestaną te brednie opowiadać. A tak ten Żyd wystąpił w jakimś programie dla dzieci. Tak, dla polskich dzieci. To był prezydent urzędujący, dokładnie się wpisuje w retorykę budowania państwa Polin. On mówi o państwie. Nie, 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 proszę państwa, z Polin i z prezydentem Dudą było tak, możecie państwo, pamiętam, kiedy się ukazał ten artykuł, to był rok 1918. Szykował się Marsz Niepodległości i prezydent się wahał, czy iść, czy nie iść. A wcześniej mówił o Polin. Nawet w jednym piśmie użył sformułowania Rzeczpospolita Polin. I ja napisałam bardzo ostry artykuł w Gazecie Warszawskiej, można to znaleźć w internecie na pewno, w którym powiedziałam, skąd to słowo, o co chodzi, i zakończyłam ten artykuł dość ostro, że prezydent musi pamiętać o jednym, że jeśli nie przestanie mówić Polin o Polsce, to dłużej klasztora niż przeora i w następnych wyborach pożegnamy się z nim. I muszę z wielką satysfakcją powiedzieć, proszę pana, i to trzeba oddać sprawiedliwość, że od listopada 18 roku Duda nigdy więcej nie użył słowa Polin.
Bo trzeba to powiedzieć, że ja napisałam w tym artykule, każdy prezydent ma doradców, on jest prawnikiem, on nie musi być historykiem. I wziął sobie na doradcę historii Romaszewską. Romaszewski to był bardzo mądry człowiek, a ona, przepraszam, jej córka, to dwie wariatki niedouczone. I naprawdę, ja to już mówiłam w Niezależnym Lublinie u Roli wielokrotnie, że od 18 roku prezydent Duda nie używa słowa Polin na określenie Polski. Ale ostatnio był popełnił również według mnie lapsusa, nie wiem jak kto inny to oceni, o domieszkach krwi. Nie wiem, czy pani doktor słyszała tą wypowiedź, że prezydent Duda stwierdził, że daje sobie, tak powiem, duże prawdopodobieństwo, że wśród Polaków praktycznie wszyscy mają lub nie są nawet pewni, że mają w sobie domieszkę krwi żydowskiej. Nie powinien jako prezydent o tym gadać. Prawda? Ja, ale to jest ale, nowa retoryka właśnie. Ale ja o tym pisałam, książka wyszła pierwszy raz w 1992 roku, potem druga książka 10 lat później, Żydzi, Polacy czy po prostu ludzie. Opisałam swoją przygodę w Warszawie, w domu takiego żydowskiego komunisty. Zbierałam relacje od takiej Niny, uratowanej zresztą tu w Tyńcu pod Krakowem. I to był jej kuzyn. Siedzimy w kuchni i wchodzi taki mały, perkaty Żydek, taki okropny, nieciekawy facet i do mnie z gębą. Czy pani jest Żydówką? Ja mówię, że nie. Ale czy pani jest Żydówką? Ja mówię, wie pan, w papierach nic nie stoi. Jak tak za trzecim razem, jak mnie zapytał, to powiedziałam, wie pan, w papierach nic nie stoi, no ale może któraś z moich babek zgrzeszyła z jakimś przystojnym Żydem. A dlaczego z przystojnym? Ja mówię, pani, jak już moja ewentualnie babka czy prababka grzeszyła, to mam nadzieję, że miała dobry gust i ten Żyd był przystojny. Żyd się na mnie obraził, nie chciał ze mną. Brawo. Oni nie rozumieją tego. I to nie to, że ja państwu tu opowiadam, ja to 20 parę lat opisałam tę książkę, zresztą mam z sobą, jeśli państwo jest. Pani doktor, a czy słowa pana Andrzeja Dudy nie dyskwalifikują go w oczach normalnych? Czy co? O tej domieszce krwi teraz. Te słowa? Tak. Nie, proszę państwa, dlatego że do XIV wieku na terenie Polski, w XIV wieku, w czasach króla Kazimierza, na terenie Polski mieszkało 1000 Żydów. Ale no, potem, potem tych Żydów w XIX wieku już był ponad milion. I tak naprawdę, to znaczy jest małe prawdopodobieństwo, bo w sumie Żydzi nie osiedlali się w Polsce po to, żeby się mieszać z Polakami. Ale zdarzały się sytuacje, że polski chłopak zakochał się w Żydówce, albo żydowski chłopak w Polsce. Pana Andrzeja Dudę, mówiąc nie, nie. Że każdy Polak może mieć domieszkę krwi żydowskiej. To znaczy, oczywiście każdy z nas, tak jak moja prababka być może miała jakiś dobry gust i pana prababka też, to tego nie możemy stwierdzić. No ale to nie można tego mówić publicznie ze względu na to, że to może urażać. Ale kogo uraża? Przede wszystkim mówienie o krwi żydowskiej to jest podejście rasistowskie. To cywilizacja porządkuje, kto jest w jakiej cywilizacji. Proszę pana, mój nieżyjący mąż, jego ojciec moich dzieci, jego babcia była Wacholz z domu, była półniemką. Zresztą wielka patriotka i osobna historia. A dziadek był Białorusinem. Więc on w zasadzie był pół na pół. Matka była Polką czystą, ale ojciec, czyli ojciec mojego męża, był jednej pół krwi Białorusinem i jedna czwarta krwi Niemcem. I tak to było, więc ja tu nie trzeba rzeczywiście uważać na ważne sprawy. A to są takie no, detale. No, rzeczywiście mój mąż był Polakiem, moje dzieci są Polakami i w ogóle nie ma kwestii. Doktor, ale jak rozumiem. Popatrzeć, to mają i domieszkę niemieckiej i białoruskiej krwi, tak? Ale, ładniej by wyglądało, słuchajcie, gdyby prezydent powiedział, że w Żyda, w narodzie żydowskim, gdzieś jest odrobina polskiej krwi. O, też mógł to użyć. Mógł powiedzieć i, wśród Żydów i jest. Wśród Żydów i wśród Polaków. Ja też tak. To gdzieś opisuję. Może by to wyrównało tą dyskusję. No, proszę państwa, opisałam to gdzieś też, bo była kibuc Haogen taki na między Hajfą a Tel Awiwem.
jestem w tym kibucu ze znajomym Żydem, już nie żyje, uratowanym w Płocku. No i on mi pokazuje, kibuc taka, to proszę Państwa, taka komunistyczna wieś, że tu dom dzieci, tu dom to, tak, wszystkie te rzeczy i dochodzimy do domu dzieci, gdzie mieszkają dzieci takie w wieku przedszkolnym. I ciepła pogoda taka jak dziś, ogródek i te dzieciaki tam na huśtawkach w piaskownicy, może 20 parę dzieciaczków. I ja się pytam, Jakub, a gdzie to są Żydy? Bo na 20 parę dzieciaków to może dwoje miało ciemne włosy, a resztę to niebieskie oczy i blondyny. Czyli Jaryczycy. No więc właśnie, że Izrael wtedy to głównie byli polscy Żydzi, czyli po prostu... To dlaczego oni do dzisiaj nas tak nienawidzą? Przepraszam pani doktor, na pół minutki. Kochani, mam takie pytanie, bo dzwoni pani Kwiaciarna. Czy piszemy na szafie Polakom zamordowanym bestialsko w niemieckich obozach zagłady Polacy, czy Polakom zamordowanym w niemieckich obozach zagłady Polacy? Używamy słowa bestialsko, czy nie? Tak. A więc tak. Myślę, że bestialstwo Polakom bestialsko zamordowanym w niemieckich obozach zagłady. No humanitarnie Polacy. Nie byli zabici. Pytam konkretnie. Wszystko. Tak. Przepraszam pani doktor. Ma być mocno. Dobrze. Ma być mocno. Dziękuję. No więc to proszę Państwa, to są takie rzeczy właściwie nieistotne, no bo co? Żydzi mają się wściekać, że matka Żydówka czy babka Żydówka po prostu gdzieś tam miała coś wspólnego z Polakiem albo... no te dzieci przecież muszą mieć polską krew, bo skąd blondyni? Wśród Żydów nie było blondynów, no na Boga. Także to są takie niuanse, nie trzeba do tego wagi przywiązywać, bo to w ogóle nie ma znaczenia. No, tak. Profesor, słowa, że ojciec nigdy nie jest pewny, troszkę urągają kobietom polskim. No dokładnie. A nie, to nie tylko polskim, to że no, według, według prawa żydowskiego, na przykład proszę pana, jeśli załóżmy, odkrył pan, że ma pan korzenie żydowskie i chce pan pojechać do Izraela. Nie, bo ja wiem, jaką mam krebę, jaka jest krew. Ja mówię przykładowo. I w Izraelu zapytają pana o matkę. Pan mówi, mój ojciec był Żydem. Pan nie jest Żydem. Tak, dokładnie. Liczy się tylko od tysiącleci. Liczy się prezydenta Izraela ma słowiańskie geny. Co ma? Profesor Stanisław Kulon opowiadał, jak wyglądała sytuacja, jak wjechali do Polski tutaj za Ural. Były ładowane całe pociągi małych dzieci. Dzieci tych Polaków i za Kulą parę razy chodził do urzędnika i prosił, żeby zapisać, że on jest Polakiem. I w książce z ziemi polskiej do Polski opisał tam między innymi, jak do tej Polski trafił, to oni zostali wyrzuceni z pociągu już na terenach Polski i cały pociąg był kierowany na południe i do Palestyny. Stąd ja uważam, że właśnie były porywane polskie, słowiańskie dzieci, żeby zasiedlać tam i później uczone w duchu żydowskim. No ale panie Bartku, no to nie można tworzyć, to trzeba dowody mieć. Był świadkiem. Kulon kolega mojego brata, jak pan wie, rzeźbiarza zresztą. Ale to trzeba mieć dowody na to przynajmniej. Ja nie spotkałam się z sytuacją taką w Izraelu, a jeździłam do Izraela w 80-tych, 90-tych latach, teraz to mnie już nie wpuszczą, ale polskich Żydów. Bo też w Izraelu nie ma już, proszę Państwa, polskich Żydów. Tylko ale po musi prostu pani przyznać, pani doktor, że elitę, powiedzmy, żydowską w momencie powstawania państwa żydowskiego tworzyli niestety Polacy, którzy polscy Żydzi, oczywiście. Ale tak, oczywiście Izrael... Uciekali z armii Andersa. Anders nawet nie stawiał ich pod sąd polowy, a no powinni. No tak, Izrael w ogóle stworzyli polscy Żydzi. Ja raz sam projekt powstał w XIX wieku. Ale no tak, nie... ale kształt Izraela, przecież jeszcze Kneset przez lata po wojnie obradował Kneset tak po jest, polsku. Po polsku. Ja proszę Państwa sama doświadczyłam tego, był 88 rok, na Uniwersytecie w Jerozolimie miałam wykład na temat dzieci żydowskich ratowanych w klasztorach.
miało, salka była na 40 osób, skończyło się na ogromnej auli, około 800 osób tam się mieściło. No i taka była umowa, że wykład po angielsku. Ja zaczęłam dwa słowa i z sali, a dlaczego nie po polsku? No to mnie wygodniej. To byli po prostu... No to ja, dlatego moje pytanie jest ciągle aktualne. Dlaczego oni dzisiaj nas tak nienawidzą? A wie pan co, dlatego że... dlatego, że to się zaczęło właśnie, nasi, dopóki żyli nasi polscy Żydzi, to nawet taki Netanyahu i inny nie podskoczył, bo żył profesor Honeszmeruk, żyli profesorowie Polacy na uniwersytecie. Na początku 90. lat z Rosji przyjechało 1 do 2 milionów. Mówi pani teraz o operacji Moskwy. Proszę? Mówi tak. Pani teraz o operacji Most. Przyjechali rosyjscy Żydzi. Ja ostatni raz byłam w Izraelu w 12 roku. To nie było to państwo, które ja znam. Wszyscy mówią po rusku i cały program nienawiści do Polaków. Zaczęło się, to też opisuje tę sytuację w tej książce, Żydzi, Polacy czy po prostu ludzie. Oni zaczęli przysyłać tą młodzież i młodzież przed maturą. A oni zdają maturę i idą do wojska. I wozić ich po prostu po Oświęcimiach, po Majdankach, nic więcej. To właśnie... Nie, to ja mogę się tutaj w tej chwili nie zgodzić. Ale nie, ja mówię, że zaczęli wychowywać pokolenia Żydów i rosyjskich Żydów w nienawiści do Polaków. Zgadzam się tu z panią. I to jest 30 lat. Ale nie to, że nic więcej. Opowiadać, że Polacy byli mordercami. To trzeba dopowiedzieć. Ale to ja to napisałam w 90-tych latach z tym, że Jakubem z tego kibucu, bo on wtedy przyjeżdżał z pierwszymi wycieczkami i mi mówi, słuchaj, to jest dom wariatów. Oni wożą po tych dzieci po Treblince, te dzieci izraelskie, bo to 16-17 lat, i mówią im jedno. Albo będziesz walczył, albo, a jak nie, to zrobią z ciebie mydło, albo te... Myśmy z Jakubem... On do ministerstwa w Izraelu złożył taką protest, żeby nie mówili, nie wychowywali tak tych dzieci. Ja do naszego ministerstwa, w Polsce nikogo to nie obchodziło. I do dzisiaj nie obchodzi, trzeba i do zobaczyć. Dzisiaj nie obchodzi. To my w bezsilności z tym Żydem Jakubem, jedno liceum Unii Lubelskiej, jak on przyprowadzał wycieczki, to robiliśmy spotkania polskiej młodzieży i tej żydowskiej. I to było bardzo fajnie. I chcieliśmy, żeby w całej Polsce to zrobili. To znaczy fajnie w sensie takim, że jedna i druga strona mogła się o sobie dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy. Te dzieciaki po prostu 17 lat, 16 nasze polskie i te żydowskie po prostu przestawali się nienawidzić. Jeśli pani była na takim spotkaniu, czy te żydowskie dzieci były zaskoczone tym, co opowiadają, powiedzmy, starsi Polacy, czy starsi... Wtedy jeszcze nie opowiadali, bo polscy Żydzi to rzadko co złego opowiadali. Ja myślę o tych raczej dobrych aspektach. I to się zmieniło na przestrzeni 30 lat. Ja ten artykuł wtedy napisałam, jak ministerstwo odmówiło i Jakubowi, izraelskie ministerstwo i polskie, napisałam artykuł, on poszedł w Polsce, w Nowym Jorku i w Londynie. Bo myśmy byli wściekli. W Izraelu Jakubowi powiedzieli tak, my płacimy za te wycieczki nie po to, żeby się żydowskie dzieci dowiedziały, jaka tu była kultura, tylko żeby zobaczyli te groby i wojowali. Znaczy oni nie chcieli prawdy. No nie, bo oni kosztem naszym, ja to w tym artykule skończyłam to tak, no mówię, mam tę książkę, także może jedną książkę weźmiecie państwo, bo ja to wszystko opisałam 30 lat temu. Ale państwo polskie nie zadziałało. Ono nie działa do dzisiaj. Bo zamiast wstrzymać te wycieczki i powiedzieć, że albo tym dzieciom pokażecie, bo prawda. Mówię, Jakub jak przywoził, to na przykład obowiązkowo do Oświęcimia, to on tam godzinę, dwie skręcił i zawoził wycieczki do Zakopanego na godzinę i mówił, słuchajcie, nasze babki, nasze dziadkowie, to marzenie było, żeby przyjechali do Zakopanego. No ale, i taka była narracja. Jakuba. Ale to pokolenie wymarło. Już teraz
z wycieczkami przyjeżdżają przewodnicy wyszkoleni. Przewodnicy Mosadu. No właśnie. Czyli całe zło się zaczęło od rosyjskich Żydów. Dokładnie tak. Czyli twierdzi pani, że to się zaczęło w 90-tych latach? W 90-tych latach, tak. Jeszcze... Od operacji Most. Dokładnie. RB, to zostało... No tak jest, no Baczyńka i Gąsiorowskiego. Stało się tak, że nasi Żydzi umierali, polscy Żydzi, no. Proszę Państwa, Izrael jeszcze w 90-tych latach, ale w 80-tych, jak ja zaczęłam jeździć, bo robiłam ten temat dzieci żydowskie w klasztorach, to nagminnie dochodziło do sytuacji takich, no najbardziej śmieszną Państwu opowiem. Jadę z taką lubką uratowaną w Przemyślu, jedziemy autobusem z Hajfy do Tel Awiwu. No i w autobusie są te wysokie siedzenia, a przed nami siedzi facet, któremu wystaje prawie cała głowa, duży pan. I mały sinę, taką jak mężczyźni czasem mają. I na to ma kipę, czyli myckę, przypiętą takim damskim do lokówek dawno, dawno temu metalowym spinaczem. No i my sobie z Lubką siedzimy za nim z tyłu, no i oczywiście my po polsku sobie gadamy i Lubka mówi, no słuchaj, on teraz jeszcze tak sobie przypina tym spinaczem, a jak dalej wyłusieje, to czym będzie przypinał, w końcu doszliśmy do wniosku, że zostaje tylko butaprem. I jak Lubka czy ja powiedziałyśmy o butaprenie, to ten chłop stał, odwrócił się do nas i sklął nas czystą polszczyzną tak, że... Czyli młode dziewczyny się nacięły. Zobacz, pani doktor, koleżanko. W każdym razie, a my głupie zaczęliśmy się śmiać. Były takie sytuacje, że jadę w Tel Awiwie tam do innej znowu dziecka żydowskiego. Siedzi Żyd, taki brodaty, pejsaty, ja się pytam po angielsku, jak tam przy jakimś kinie miałam wysiać. I on do mnie mówi, speak Hebrew, takim złym głosem, żebym mówiła po hebrajsku. A ja mu na to, speak Polish. Słusznie. I pół autobusu się, a dokąd ha, 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 dokąd pani jedzie, a tu i tam. Tego Izraela już nie ma po prostu. To... Obecno. Tak. Jak wygląda ambasada na Polsce? Proszę? Jak funkcjonuje ambasada? Ja nie wiem, bo ja z ambasadą nie miałam do czynienia, bo... Rozumiem, że są różnice z wcześniejszych lat, to znaczy przed tym okresem... A ambasada izraelska, tak? Nie, ambasada Polski... To ja w Izraelu nie jechałam do Izraelu. Słyszałem, że gdzieś podziemia... Nie wiem, czy to jest prawda, gdzie skorygować podziemia do ambasady brytyjskiej. Nasza polska ambasada w podziemiach ambasady brytyjskiej? Nie, to chyba plotki są. A nawet ambasada Izraela. Też w tej książce, bo tam opisuję takie przypadki z życia. Jeden z ambasadorów, po prostu świetny człowiek w 90-tych latach. Z tymi ambasadorami byłam w bardzo dobrym kontakcie. A teraz to jest... No ale ta poprzednia ambasador Izraela to też była litwaczka, ruska Żydówka. Pani doktor, teraz jest taka sytuacja, że dobrze, sprawa zaczęła się dmatwać w momencie, kiedy po akcji Most, kiedy ci rosyjscy Żydzi spłynęli do Izraela, ale co się dzieje, że elity, tak zwane te finansjery, które się ulokowały w Stanach Zjednoczonych, wpadły w tą retorykę. Tam chyba nie są Rosjanie. Wie pan co? Wśród Żydów od lat 40-tych, jak tylko powstał Izrael, krąży taki dowcip. Co to jest syjonista? Syjonista to jest jeden Żyd, który drugiego Żyda za pieniądze trzeciego Żyda wysyła do Izraela. To jest żydowski. Żydzi mnie tego nauczyli. No, więc tak to wygląda. Po prostu. Czyli generalnie te instytucje żydowskie jakby teraz ze Stanów Zjednoczonych, one jakby podsycają i ten piecy kupalą sobie teraz. W piecy kupalą oczywiście za ich pieniądze. Na przykład jest na Starym Mieście w Jerozolimie jest Brama Damasceńska, tam niedaleko mieszkają nasze siostry, i Brama Jawska, z której idzie się pod ścianę płaczu. Ja pamiętam z 80-tych lat,
jak się wychodziło z Jawskiej Bramy, to było po prostu palestyńskie pole. Teraz to też Żydzi mi opowiadali sami. Zbudowali amerykańscy Żydzi apartamenty, z których 30-40 metrów kwadratowych kosztuje $1 milion. Nawieźli hasydów amerykańskich, płacą im, żeby tam siedzieli i odbierali ziemię Palestyńczyków. To u nas urodził, nie? Proszę? W Polsce ruch hasydów się... No tak, tak. No ale teraz... Znaczy on na Podolu tak naprawdę. Ale to polscy Żydzi, to są hasydzi. Ale dalej przetrwali. Czyli wczesne państwa Izrael, które jakby rządziły na początku powstania tego państwa, a mówiące w języku polskim, to były tak zwane te elity żydowskie, które się przed tym Holokaustem uratowały. Bo w tym Holokauście to oni chyba to... Różnie było. Begin na przykład był absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Sowieci... Wykształcony był. Wykształcony był. Pochodził z Terespola. Sowieci go wywieźli na Sybir. Przeszedł Sybir i do armii Andersa wstąpił. I z armią Andersa dotarł do Palestyny. I tam część Żydów za zgodą, cichą zgodą Andersa zostało. Pierwsi rządzący, ojcowie, jakby założyciele państwa Izrael, mają, czytałem taką publikację, są bardzo zbrukani praktycznie czynami ludobójczymi wobec Palestyńczyków. Tam się straszne sceny działy. Nie wiem, czy to prawda, czy pani doktor słyszała? No słyszałam, tak, tak, i do dziś wyprawiają. A, to, że wyprawiają, to wiemy, ale no. To może nawet nie to, co wyprawiają teraz. To, co ja czytałem, co wyprawiali wtedy... To był typowy mor. Dlatego... Ja bym czytał Wołyń 43. Tak, to był typowy mor, no. Trzeba to o tym otwarcie mówić. To było takie ludobójstwo i że... Ja nie pamiętam, jak się... Bunt. Bunt chyba bodajże, czy coś takiego. I do dziś, proszę państwa, ja to też gdzieś tam napisałam wtedy po pierwszym pobycie w 87 roku, bo ja z mężem mieliśmy numer zaproszenia, bo były zamknięte granice chyba 3 i 4. Jedziemy w Jerozolimie autobusem do sióstr zakonnych, bo one tam mieszkaliśmy u sióstr. I siostry powiedziały tam, że mamy wziąć taki, taki autobus, dojedziemy do arabskiej dzielnicy. I wpada do autobusu, wpada przed nimi drzwiami tylnymi z giwerami po prostu izraelscy żołnierze. My jesteśmy z innego kraju. Nas nie pytają. Wszystkich Palestyńczyków w tym autobusie, ręce do góry, giwery w plecy, jak gestapo. To była scena po prostu... Z dziećmi też tam, to tak, bardzo męscy, tak. Bardzo mężny naród. Oni z dziećmi także to Także to używają jako żywych tarcz. No, nasi polscy Żydzi po prostu byli, zawsze należeli do tej partii przeciwnej temu. No ale teraz mówię, to już nie ma, ich dzieci, naszych polskich Żydów dzieci nie mówią już po polsku. Naszych nie ma, są ruscy Żydzi i to ta nienawiść, a ja o Litwakach, czyli o ruskich Żydach, bo nazywają ich Litwacy, to też się dowiedziałam od Żydów. Słyszałem o tym dokładnie z pani Pustą. Tak, tak, no w tej Hajfie, w restauracji to co opowiadałam. To Żydzi mi zawsze powtarzali, pamiętaj, Litwacy nienawidzą tak samo was, Polaków, jak i nas, Żydów polskich. To nie ma różnicy po prostu. I oni teraz mają władzę, po prostu. Zadam takie pytanie, może nie powinno paść, ale tak mnie nurtuje, bo lubię zapytać czasem kontrowersyjnie. Taka sytuacja jak wielkie słowa sprzeciwu na... wszelkie, że tak powiem, jakieś imprezy okolicznościowe, czy to w Sejmie, czy w Senacie, czy w Pałacu Prezydenckim, które oscylują wokół świąt, na przykład Bożego Narodzenia lub Wielkiej Nocy, one są rugowane z tej przestrzeni, ale z kolei zapalanie świeczy chanukowych, wielka celebra. No nie tylko. Jak z tym zwalczyć? A Purim? No Polin to już mówiłam, a Polin to już w nie zasadzie... Nie Polin, to Purim. A święto Purim. No święto Purim, no po prostu to święto Purim, no to już nie będę państwu tu mówić, piszę wszystko w książkach, to już mi się nie chce o tym Purim mówić. To znaczy, wie pan, ja... Czy przez polskie władze jest to w jakiś sposób... Celebrowane, to nie jest respektowane, to jest celebrowane. To znaczy tak, jest to celebrowane. Ja nawet zgodziłabym się z tym, że
prezydent w imię pamięci, bo król zawsze miał swojego Żyda. W Sejmie między połową XVI wieku, około 1550 roku, do rozbiorów, jak obradował Sejm, to król siedział na tronie, a na malutkim stołeczku siedział marszałek żydowski. Dlatego, że marszałek żydowski, on nie był marszałkiem Sejmu Polskiego, nie. Marszałek żydowski to był marszałek Sejmu Czterech Ziem, Sejmu Żydowskiego. Siedział po to, że Sejm obradował i on dla ludności żydowskiej musiał mieć informację, co Polacy ustalą, żeby się do tego dostosować. A to musiał przy królu siedzieć, a nie w kącie go posadzić? No na stołeczku siedział. Ale jednak siedział blisko króla. Proszę? Ale jednak siedział przy królu, nie? No siedział przy królu, dlatego że, proszę Państwa, od XV, XVI, XVII wieku i nawet do XVIII wieku ten polsko-żydowski biznes dobrze się kręcił. Istniał Sejm Czterech Ziem. Więc marszałek żydowski siedział jako reprezentant tej ludności Żydów mieszkających na terenie Polski. Nawet się mówi, że to były społeczeństwa stanowe w całej Europie i w Polsce. Że pierwszy stan król, drugi kler, trzeci stan szlachta, czwarty chłopi i piąty stan Żydzi. Bo ich zadaniem było handlować, sprzedawać te nadwyżki żywności. Czyli to był biznes polsko-żydowski, a dzisiaj można nazwać, że jest tylko żydowski. O, a może ten marszałek był biznes lobbystą? Nie, słuchajcie Państwo. Nie był lobbystą, tylko obradował kilka razy do roku Sejm Czterech Ziem. I musiała być jakaś łączność pomiędzy tym, co ustalił Sejm żydowski. Marszałek żydowski wysłuchał i na Sejmie Polskim marszałek żydowski wysłuchał i przekazał Żydom, o co chodzi Polakom i jak dalej król i Sejm Polski, co decyduje w sprawach państwa. Ale to było symboliczne jego miejsce i on nie miał prawa głosu. On nie był marszałkiem Sejmu. Bo akceptować to, co Sejm Polski. No właśnie, bo siedział król na tronie, marszałek siedział na Polski na i marszałek Senatu i Sejmu siedział, no już mówiąc obrazowo, król miał taki tron, marszałek Sejmu Polskiego taki, marszałek Senatu taki i Żyd na stołeczku obok nich. No. I to... Ja bym chciał sięgnąć czasów jeszcze dawniejszych, o których my tu rozmawiamy. Czytałem taką publikację, książka, nie książka, która nawet zahaczała czasy tak zwanych merowingów i przejmowania władzy przez ich majordomusów karolingów. I tu chodzi teraz o Karola Mota, który on jakby był, zapoczątkował tą wielkie wygnanie Żydów z Europy Zachodniej. I wiem, że część, oni tam przewalali się, bo tam muzułmanie próbowali przez Półwysep Iberyjski przejść, Żydzi zdradzili sąsiadów, którzy przyszli tu. Później jak Karol Młot gonił muzułmanów, to Żydzi zdradzili muzułmanów i wtedy Karol Młot już nie pozwolił im się cofnąć z powrotem i zamieszkać między nimi, tylko ich pogonił, że tak powiem, w cztery wiatry. Jedynymi enklawami, gdzie się oni skryli, ja tylko chcę potwierdzić, czy pani doktor słyszała, czy to prawda, jakieś ziarnko prawda to jest, że enklawami były, że tak powiem, doliny i ostępy gór Alp dzisiejszej Szwajcarii, że tam te plemiona, które mieszkały odizolowane genetycznie, totalnie od reszty społeczeństwa, one praktycznie już schodziły w tym swoim wynarodowieniu w debilizm, można powiedzieć, tak? Tego genu świeżego brakowało. I nagle po tej ucieczce Żydów, którzy się, część tych Żydów tam schowała, nagle powstał państwo bank świata. To jest jedna rzecz. A reszta Żydów była przepędzona już ze wszystkich stron. I czy to prawda, że w końcu zatrzymali się na ziemiach nad Wisłą? Nie, to jest, proszę Państwa, to tak zejdźmy, bo ci Żydzi, że tak od stulecia we wszystkich narodach
takie powodują jakieś... Nie byli to ich gonu. Nie, no to tam, no nie ma dowodów na te bajki. No, ja historyk nie mogę panu powiedzieć, że tak takiego... było, bo trzeba mieć po prostu, że tak powiem, kwity. Jak nie mam kwitów, to... I takie demonizowanie tych Żydów. Jak była dżuma w XIV wieku, potem w XV, w XVI, to i we Francji, i a szczególnie w Niemczech po prostu mówili, że Żydzi zatruwają studnie i ich palili. Więc nie można, nie można po prostu wpadać w taki jakiś i bać się tych Żydów. To ja walczę z żydofobią. Żydzi są, sami o sobie mówią tak Żydzi, że my Żydzi, jak jest dobry Żyd, to jest święty. Ale jak jest zły, to jest samo zło. I to jest prawda. Żydzi są narodem krańcowo prosto, dwóch biegunów. Nie ma tego wypośrodkowania, więc nawet Żydzi po prostu po wojnie, którzy byli przeciwko komunizmowi, jak tam bali się UB, tak samo jak i Polacy, to Żyd, jak przychodziła po niego go aresztować, przychodzili go, to się porządny Żyd, to się modlił tylko, żeby trafić do Polaka, nie do Żyda. Najwięksi oprawcy byli w UB, to byli Żydzi. Więc jest w tym trochę prawda, nie, ale nie demonizujmy tych Żydów. Ale jest w tym jakieś, jak poprawdzić faktycznie, ta wielka, wielkie przyganianie Żydów, już właśnie ten Karolin zaczął, Karol Mott, że on już wtedy nie chciał zaufać tej nacji i nie chciał ich mieć ale jako sąsiadów. Ale no to polski antysemityzm, Żydzi mają takiego świra, jako naród, że tych, którzy im najwięcej pomagają, nazywają antysemitami. Pierwsze źródła, proszę Państwa, są z IV wieku. Rzymianie, mieszkańcy Rzymu i Cesarstwa Rzymskiego przyjęli uciekających Żydów po powstaniu Bar Kochby. Żydzi nagrodzili ich... A może pani doktor powiedzieć, kto to był ten Bar Kochby? Proszę? Może pani doktor powiedzieć, kto to był ten Bar Kochba, bo to jest bardzo ważne. Bar Kochba, no to 134 rok. Już nie chodzi o wiek. Proszę powiedzieć, kto to był w ogóle? Nie. Dla Żydów. Nie, to był dla nich prorokiem. On był na początku, był dla nich prorokiem. No tak, i było powstanie, ale tak teraz na przykład taki profesor Sanders twierdzi, że w ogóle nie było żadnego powstania. Że to wymyślili syjoniści. Ale załóżmy, że tak, fakt jest faktem, że w IV wieku, z IV wieku pochodzą te źródła i czy było powstanie żydowskie, tak, czy nie, to Żydzi przyjeżdżali do Rzymu i się osiedlali. Rzymianie pozwolili im żyć, dawali im schronienie, Żydzi nagrodzili ich, nie było wtedy pojęcia antysemityzm, tylko Żydzi pisali, gadali, że Rzymianie ich nienawidzą. Potem w XII wieku też nie było jeszcze słowa antysemityzm, bo to Niemcy wymyślili 150 lat temu. No to też Anglików nazywali okrutnikami najgorszymi za to, że ich przyjęli. No to potem Anglicy chyba 2009 rok ich wygnali z wysp. No to potem padło na nas. No a Niemcy wymyślili słowo antysemityzm. No ale i teraz... to przychodzi z nacji na nację, znaczy z państwa na państwo, ale oskarżają zawsze ci sami. Zawsze oskarżają tych, Żydzi oskarżają tych, no którzy dali... zawsze ci sami oskarżają. No nie ci sami, bo pokolenia się zmieniają. No, ale mi chodzi już nie tylko o osobę, tylko ogólnie o naród. Tak? O naród. No to ja mówię od lat i to się dzieje, że niedługo odium największych antysemitów z Polaków przejdzie na Amerykanów, bo w Ameryce jest straszny antysemityzm i Amerykanie już mają dość Żydów. Bank Rezerw Federalny zlikwidować, który jest w rękach Rothschildów i tych innych, prawda? No proszę pana, no ale był taki bankier Lewko, który był bankierem Kazimierza Wielkiego, królowej Jadwigi i jeszcze Jagiełły, a potem umarł. No i co się stało? Polska na tym nie ucierpiała, więc Polacy dali sobie radę, dziś mamy polskie banki. Więc nie demonizujmy tych Żydów, byli dobrzy i mądrzy Żydzi, jak w każdym narodzie po prostu. Bo bardzo pięknie lecimy po historii od, nie wiem tam, Moniuszki po Chopina od pierwszego wieku po XIV, a ja chciałbym się zająć, bo jest teraz wiek XXI, chciałbym wrócić nie dalej niż do wieku 20 do lat, do roku 68, gdzie teoretycznie
ale mówię teoretycznie, Żydzi zostali wypędzeni z Polski. Tak, gdzie teraz, Jureczku, teoretycznie Żydzi mają zapisane gdzieś tam, ja się nie znam, dlatego pytam pani doktor jako specjalist od tych spraw, pytam się, skoro Żydzi mają w tych swoich świętych księgach napisane, że wszyscy muszą do tej ziemi świętej wracać, to dlaczego w 1968 roku z Polski, abstrahując, bo już nie pamiętam dokładnie liczb, wyjechało przykładowo 60 tysięcy Żydów, z tego 1000 do Izraela, 15 tysięcy do Szwecji, 30 tysięcy do Niemiec, 25 tysięcy do Stanów Zjednoczonych i nie wiem, 3,5 tysiąca, czy tam 350, nie wiem, do Papui Nowej Gwinei. Jeśli mamy zapisane, znaczy ja mówię o Żydach, jeśli ja miałbym zapisane, bo byłbym Żydem i tutaj w Polsce jest moja święta ziemia i mam o nią walczyć i mam tam wracać, to nie jadę do Katowic, bo tam mają węgiel, nie jadę do Legnicy, bo mają srebro i złoto i miedź, tylko jadę do Palestyny, gdzie mam piasek, gdzie dał mi to, nie wiem jak ten Bóg się nazywa, który im dał tą Jachwę ziemię bez świętą. Imienia. Dobrze, dał im tą ziemię świętą i ja tam mam jechać. I w tym momencie próbują mówić tak, nas Polacy, antysemici, chociaż z tego co ja wiem, Semity to są narody palestyńskie i inne tamte, ale proszę dokończyć, ja wiem, ja się nie znam pani doktor na tym, dlatego panią poproszę o wytłumaczenie. Dla mnie Żyd i mowa o antysemityzmie w stosunku do Żydów jest tylko wtedy, jeśli ktokolwiek mówi prawdę o Żydach, to wtedy jest antysemitą. I wracając do mojego pytania, czy prawdą jest, że Żydzi powinni wracać do tych swoich, to jest pierwsze pytanie, wracać do tych swoich ziemi obiecanej, nie rozjeżdżać się gdzie indziej, tylko do ziemi obiecanej. I druga sprawa, jak to jest z tym, że narracja jest taka, że w Polsce znajduje się ciała Żydów zamordowanych w pewnych miejscach, nie wolno ich ruszać, a inni po prostu robią sobie tam, wykopują. Nagle okazuje się, że trzeba robić budynek wysoki, tam biurowy, między innymi w Krakowie. Nie badając, czyje to są szczątki, wyrzuca się te szczątki, to jest chyba parafia Maksymiliana, wyrzuca się te szczątki, buduje się dalej. Jak to jest z tym poszanowaniem Żydów dla ich szczątków, pierwsze, i jak jest z poszanowaniem tej ziemi ich naznaczonej, czy jak obiecanej? Bo jeszcze raz ale to pytanie, bo już dwa, pani doktor, już dwa pytania, 68 tak, rok i tak, tego. Pierwszy 68 rok. Dobra, już wiem o co chodzi. Proszę pana, samo pytanie no, jest pana po prostu pytaniem Polaka. Ale przepraszam. Bo my, przepraszam, pan dokończy, da mi dokończyć. Bo my Polacy ciągniemy do swojej ziemi, tu siedzimy ponad 1000 lat. I to jest myślenie polskie. Żydzi, ten profesor Sands, bo bardzo ciekawa książka, możecie państwo przeczytać, dobrze udokumentowana. Tytuł jej jest Żydzi naród wymyślony. Żydzi jeszcze w czasach starożytnych i 1000 i 2000 lat mieszkali w Persji, tu, tam, tam. Syjoniści wymyślili naród żydowski w XIX wieku. A on stawia tezę i ma bardzo dobrze to podbudowane. Żydzi byli po prostu wspólnotą religijną. Nigdy nie było narodu żydowskiego. Ja sama w Izraelu widziałam, i to Żydzi polscy się śmiali, jemeńskich murzynów po prostu. I oni byli Żydami tylko pod względem religijnym. I Żydzi rasiści, to było takie miasteczko pod Tel Awiwem i tam ci jemeńscy murzyni mieszkali wśród nich. Jemeńscy Żydzi, tak. Zamieszkali, wśród nich mieszkała taka Frania Ronson uratowana przez zakonnicę, więc ja akurat w tym miasteczku też byłam. I ten profesor Sands po prostu dokumentuje to. Więc myślenie Żydów w 68 roku, po pierwsze, dla nich Palestyna to był tak jak Mars. Po drugie, przynajmniej połowa z nich to byli komuniści, tak? Więc oni żadnego odniesienia do religii, do Pana Boga nie mieli. I byli Żydzi, normalni Żydzi,
Ja spotkałam takich gdzieś tam, to też opisałam, pamiętam właśnie 87 rok, jak ja miałam wykład na Uniwersytecie w Jerozolimie, to po tym wykładzie Żydzi, na szabasową kolację 1000 zaproszeń. Ja przyjęłam do jakiejś rodziny, w końcu do hotelu przyjechała ta rodzina i powiedziała, że oni by bardzo chcieli, ale tu są emigranci z 68 roku i oni 20 lat nie widzieli nikogo z Polski. Ja po prostu pojechałam do tych ludzi starszych ode mnie 2-3 lata i jeszcze wzięłam tam jakiegoś kolegę. I były rozmowy, jak to wyglądało. Do dziś pamiętam opowieści dziewczyny, 18 lat miała. Nie wiedziała, że jest Żydówką, mieszkała w Legnicy, szykowała się do matury, przychodzi w marcu do domu, siedzi ojciec z matką przy stole poważni i mówią, tu są nasze paszporty, ona siostrę miała, tu są nasze paszporty, jutro przez Austrię wyjeżdżamy do Izraela. No nie chciała w ogóle ani być Żydówką, ani ona miała tam jakiegoś chłopaka Polaka. To dziewczynka 18 lat, awantury, te dzieci się buntowały i ona, myśmy do rany wtedy przegadali. Jej mąż miał na imię Joram. On pochodził gdzieś spod Gdańska. I oni się spotkali w Izraelu, bo jego rodzina też go tak załatwiła po prostu. Więc oni się pobrali. Ona mówi, postanowili, chcieli mnie do wojska, nie poszła do wojska, miała to wszystko w czterech literach, ona była Polką i ten Joram, czyli Jurek też, no ale już wyjazdu, powrotu nie było. Więc wzięli ślub i ona mi opowiadała, w Izraelu nie można wziąć cywilnego ślubu. Więc ona musiała, żeby z tym Joramem wziąć ślub, oni mieli po 19 lat, to musiała iść do rabina, do tej mykwy kazali jej, do brudnego basenu, w których 100 Żydówek się umyło. Powiedziała, nie wlazłam tam. No horror te dzieci przeżywały. No mówi, na teraz no, mamy dwoje dzieci, siedzimy. A dlaczego już zostali w Izraelu? No i pytanie, dlaczego? Wie, ta połowa Żydów w 68 roku to byli normalni, uczciwi Żydzi, ale państwo nie macie wyobraźni, w 68 roku każdy marzył o tym, żeby dostać paszport i wyjechać na zachód. Więc w ramach tych, jak wywalali się, jak się komuniści Żydy pokłócili z chłopami, z Gomułką, no to tych komuchów kazali im wyjeżdżać. A z tego skorzystało też drugie tyle Żydów, żeby wywieźć swoje dzieci do lepszego życia, bo przecież to była komuna, to była bieda, Gomułka i żadnych perspektyw. I tym sposobem... Ale my jako Polacy nie mieliśmy takowych szans. Ale ja mówię, no nie, a my nie mieliśmy, bo dla nas, proszę pana, przepraszam, dokończę. Dla mnie osobiście o tym, że 68 rok to była jakaś chryja z Żydami, to ja się dowiedziałam o tym 10 lat później. Dla mnie 68 rok, ja miałam wtedy 17 lat, też się zbliżałam do matury, ale moi koledzy studiowali już w Krakowie. I dziś już nie pamiętam, ale wrócili z Krakowa, po prostu pobici, taki rudy Marek przyjechał po prostu z ramanami na ciele oklejoni, bo oni się bili z milicją. I o tym się nie mówi, że dla naszego pokolenia to była walka z komuną po prostu. Ja na mojej ulicy napisałam kredą, nie chcemy opieki, konstytucja kłamie, nie chcemy opieki ZSRR. A te głupie milicjanci, bo to był zardzewiały garaż, ja napisałam kredą. Rano mój tata mnie budzi do szkoły i podejrzewał, że to ja, cała ulica obstawiona, milicja zmywa to jakimiś rozpuszczalnikami, a to była zwykła kreda. I mój tatuś, stary jak kobiec, mówi, dziecko, czy ty maczałeś tym palce? Ja nie, ja nic nie miałam z tym wspólnego. No, to tak wyglądał w Kielcach 68 rok, a nikt tam nie wiedział o jakichś Żydach. O tym. Więc to jest tak zakłamana historia, że to niewyobrażalna. Ale ta historia, którą usłyszałam w Izraelu, w Jerozolimie od tego emigrantów 68 roku, moich prawie rówieśników, też wygląda inaczej. I o nich się nie mówi, tylko mówi się o tych komuchach, ubowcach, których... Kto tworzy tę historię? Kto tworzy tę historię?
ten mit taki, to zakłamanie. A proszę pana, personalnie to ten mit tworzy Michnik, Kuroń tworzył. No Żydy. No komuś. Żydy. Tylko, że proszę pana, Żydy. Ja mówię dlatego Żydy, bo nie Żydzi. Dlatego, że Michnika ojciec nie był Żydem, był komunistą, był agentem donosicielem. Jak pan popatrzy na te warszawski, Dawid Warszawski, jego ojciec też był konfidentem. Żydzi, naprawdę w prezencie zostawię państwu jedną książkę, bo mi nie stać, żeby każdemu dać. Żydzi, Polacy czy po prostu ludzie. Taka Judyta Kestenberg, profesor, nie żyje już z Nowego Jorku, która uczyła mnie też żydowskich spraw, a żeby się ona nie była pewna a propos tego, co powiedział prezydent, kto jest Żydem, kto Polakiem. Ona była profesorem na Uniwersytecie Nowojorskim, a jej mąż adwokatem. I Mietek, Milton w Ameryce i ona Judyta, żeby się upewnić, że jestem Polką, to przy pierwszym spotkaniu, bo mnie polubili przed artykuły, to, ale nie byli pewni, czy ja się pod Polkę nie, oni Żydzi, czy ja się pod Polkę nie podszywam. Judyta mówi, no to, a może zaśpiewasz nam jakąś piosenkę o Matce Boskiej? No więc ja, proszę państwa, tak jak mówię, może sensownie od czasu do czasu, ale śpiewać nie mam żadnego głosu, odśpiewałam im Madonno, Czarno Madonno. I odśpiewałam im jeszcze jakieś tam maryjne piosenki, jakie mi przyszły do głowy. No to w końcu mówię, do cholery, odczepcie się, ja nie jestem piosenkarką. Znaczy została pani poddana po prostu próbie. Może za rok, za dwa Judyta mi powiedziała, że dlatego pytaliśmy cię o te piosenki, bo jakbyś była z żydowskiej rodziny i podtrzymała się pod Polką, pod Polkę, to byś nam tych pieśni nie zaśpiewała. Nie wolno. I zaśpiewaliśmy się, zaprzyjaźniliśmy się do końca życia. I ona mnie różnych rzeczy po prostu uczyła. Wracając teraz do pana pytania o Michnika. Siedzimy, no ja do Judyty mówię, słuchaj, taki jest Urban, jest taki Michnik. I tam wymieniłam kilka nazwisk. Skąd u was te Żydy po prostu w waszym narodzie to? No a Judyta zaczęła mnie wypytywać, bo ona mieszkała w Ameryce, tak? Uciekła przed wojną, przed Hitlerem. I mówiła, zapytała się, co ten robi Urban, dlaczego go nie lubisz? Ja mówię, no bo wydaje taką gazetę nie i opowiadał takie głupstwa, a Michnik, kto to jest Michnik? Ja mówię, że ma największą gazetę. A Judyta bardzo rozsądna, mówi, zaraz, a czy te gazety, co oni wydają, to Żydzi kupują? Ona nie wiedziała, także całkiem poważnie. Ja mówię, no jak Żydzi, nie ma tylu Żydów, Polacy kupują. No w końcu po dyskusji długiej Judyta powiedziała tak, wiesz co, że my Żydzi mamy naprawdę żydowskie głupoty pod dostatkiem. Te Żydy są wasze polskie i weźcie sobie ich z ich głupotą. Bo to wy kupujecie ich gazety, wy ich karmicie. I oni nie są nam już potrzebni. Bo żydowskiej głupoty mamy potąd. I tyle. I musimy też wziąć odpowiedzialność za to. Proszę państwa, ja nie ukrywam, że z Michnikiem byłam na seminarium i Gazetę Wyborczą też czytywałam do momentu, kiedy Michnik napisał artykuł Kiszczak, człowiek honoru. No i się skończyło, nigdy więcej tego szmatławca nie wzięłam. Ale a gazetę nie. Do dziś ludzie czytują gazetę nie, tego przepraszam, nie będę używać. No, coraz mniej ją widzę, tak naprawdę. No tak, ale był czas, że nakład był taki. A no i kto go wyhodował, proszę pana? I tu Judyta Kestenberg, stara Żydówka, mądra, miała rację. Ja będę że myśmy. Widziałem, jak się ludzie o tą gazetę z tygodniowym praktycznie poślizgiem bili się. Bili, tak. No, o nie, w Australii. Bili się, był Dom Polski, Syrena. Melbourne. O nie, Urbana. W 90-tych latach, w 2000-tych czytali to Polacy. Myśmy finansowali Urbana. Efektem tego, że autorytety, a może brak autorytetów wówczas, może i nawet i teraz, nie edukowały społeczeństwa i nie mówiły, że takie nie, czy taka Gazeta Wyborcza to jest lichowarte?
No, każdy musiał się, musi to rozsądzić według swojego rozumu. Ja mówię, ja uczciwie mówię, że czytałam gazetę do czasu, kiedy rozłożyłam i przeczytałam Kiszczak, Człowiek Honoru. O jeden krok za daleko i tyle. I każdy, większość Polaków, a dziś, przedwczoraj robiłam w sklepie zakupy, facet przede mną przy kasie i bierze gazetę wyborczą. A dlaczego panie, co pan tam wyczytuje? Ja bym się go zapytał. No wie pan. To ja widziałem przedwczoraj faceta w koszulce, krzak, tak. Pamięta pani Czerneckiego, jak kandydował kiedyś do Sejmu? Na pewno prezydent. No i co? A miałem koszulkę sprzed 20 lat. Krzak tak. Krzak tak? Tak, Krzak tak. Miał taką koszulkę. A Krzak? O Krzakleskim, tak? Tak, chodzi o Krzakleskiego. No to koszulka przeleżała 20 lat w szafie. Tak, założył chłop. I nie chciał jej sprzedać. I się go pytam dlaczego? Bo powiedział, że jest zabytkowa. I dla niego jest. No zabytkowa, no tak. I tak samo. Pani doktor, ja chciałbym zapytać, bo minister finansów obiecał i to powiedział na forum, że zlikwiduje gotówkę w Polsce. Jak by pani się odniosła do tego tematu? Gadać każdy może trochę mądrzej i trochę gorzej i tyle. Zlikwiduje gotówkę. Niech on się puknie, niech on sobie zlikwiduje, nie ale wiem. Ale tym tematem rozgrzewa niestety Polaków. Proszę? Ale tym tematem rozgrzewa Polaków. No ale po co to się takimi bzdurami przejmować, że on zlikwiduje, co zabierze, ja mam gotówkę, ja się bez gotówki, mam kartę, ale bez gotówki się nie ruszam, bo miałam raz sytuację taką, że na szczęście miałam 50 zł w kieszeni, w środku nocy w centrum Lublina mieszkam, no wiadomo palaczowi co, braknie papierosów, to wszystko odda. Do banku idę po pieniądze, połknęło mi kartę i zostaję bez papierosów. No przypomniałam sobie, że jakiegoś zaskórniaka i kupiłam. Nikt nie zrezygnuje, my też mamy głos, także to nie może być sobie facet. Kto tam jest ministrem finansów teraz? Który no słabo jakiś, nie polską, który słabo zna język polski. Ja chciałem tak wrócić do tego tematu tej Gazety Wyborczej i Tygodnika Nie. Z tego co ja pamiętam, Gazeta Wyborcza było to takie medium Solidarności. Nie Solidarności, nie, panie Bartku. To był, to była gazeta, ja pamiętam, bo ja, że tak powiem, byłam w podziemiu i to był ten rok 89, tu wybory, a potem byłam dyrektorem biura poselsko-senatorskiego Komitetu Obywatelskiego. Powstały wiosną 89 roku po okrągłym stole powstały komitety obywatelskie w każdym województwie. I narodziła się idea niezależnej gazety komitetów obywatelskich. I oczywiście tam objął i pieniądze, i dotacje, wszystko Michnik, ale Michnika jeszcze wtedy nie postrzegało się jako lewaka, jako Żyda. Właśnie, ale bo do czego chciałem zmierzyć, no nie? Że bo mnie się tak wydaje teraz po latach, że... Pozwólcie państwo, że ja sobie zapalę, bo tak siedzimy luźno tam. Były właśnie po to, żeby Polaków podzielić, no nie? Bo Wyborcza miała charakter tutaj właśnie ten taki tego trockizmu, ale takiego... Ale na początku Wyborcza nie miała żadnego trockizmu, miała nie? Solidarność i wygranie wyborów. Ja pamiętam, proszę państwa, ja to powiedziałam chyba w TVP Info w czasie jakiegoś wywiadu, bo teraz już mnie nie wpuszczają do TVP Info, bo gadam za dużo. Zapytana o Michnika. Michnik pojawił się na naszym seminarium na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 84 albo 5 roku. I do dziś wiedziałam, że on ma pochodzenie żydowskie, nie wiedziałam, że jest komuchem, był opozycjonistą i właściwie jego egzegeza, czyli takie interpretacja, tłumaczenie zapisków więziennych prymasa Wyszyńskiego. No tak. Więc jak człowiek mógł się podejrzewać, że wyjdzie z tego taka bestia? Właśnie, bo ale do czego zmierzałem? Ale to? Jeszcze proszę, ja to powiedziałam publicznie w tym TVP Info. Powiedziałam, Adaś, trzeba było zająć się analizą Lenina, Stalina, a nie Wyszyńskiego, dlatego przegrasz. No i on przegra w efekcie.
Przecież no całe szczęście. Właśnie oni sprytnie zagrali, bo ja uważam, że ten dualizm, który został stworzony przez tych ideologów szkoły frankfurckiej w latach 20. to skutkuje i w mediach, skutkuje w polityce, wszędzie. I oni już wtedy kombinowali, żeby tak, dobra, my tu zagramy jedni bardziej tak duchem patriotycznym, a Urban miał po prostu zadanie... To znaczy, za dużo pan, panie Bartku, tam wpada w to wszystko. W 80-tych latach i w 70-tych, bo na przykład spotkania, z którymi ja współpracowałam od 83 roku, powstały w 77 roku. W opozycji był ogromny, szeroki nurt patriotyczny ludzi wolności i Michnik i spółka po prostu się dokleili i też udawali, że są patriotami. Tylko oni chcieli przejąć władzę, żeby zbudować socjalizm w ich stylu po prostu. I tyle. I trzeba było parę lat, zanim każdy z nas się zorientował, co jest grane. No, mówię, dla mnie osobiście wiele rzeczy mi się nie podobało, ale już przełknąć to, że Kiszczak to jest człowiek honoru. No ale w którym roku przelało się na prostu? No. To chyba 2000 rok, tak, ta, wydaje ja mi się. Ja pamiętam jeszcze, no to właściwie te początki mojej takiej działalności no, społecznej, tak ją bym nazwał, to coś mi nie pasowało w tej Gazecie Wyborczej. Ja zawsze kwestionowałem na przykład pojęcie o równości. Tam w tej gazecie właśnie było propagowanie równości, tolerancji, takich rzeczy. Mnie się a w pierwszych latach nie, w pierwszych latach. Ja pamiętam, tak w pierwszych latach to była jeszcze po prostu Gazeta Solidarności. Tak. Pierwsze lata, ale Cwany Michnik myślał, gdyby on tak 50 lat pracowali, to może po 50. A on za szybko, po paru latach jeszcze moi znajomi mogę powiedzieć, że wcześniej mówią, ty głupia jesteś, czy też Michnika, bo oni już coś tam wyłapali. I tak się to skończyło, że ten nurt wolnościowy, solidarnościowy odciął się od Michnika, Urbana i tyle. No, no dobrze, a tak... Panie doktor, ja miałbym takie pytanie, bo mówimy wszyscy teraz o historii, to jest wspaniałe. Wiemy co jest, jak historia była, jaka jest. No niektórzy próbują tą historię zakłamać. Więc właśnie chciałbym zapytać pani doktor, czy pani doktor ma jakieś, nie wiem, jakieś lekarstwo, jakieś, nie wiem, remedium na to, żeby po prostu, żeby Krzysztof Adamek nie musiał jeździć z kamperem po Polsce z napisem Poland not Polin, Polska to nie Polin, tylko żeby po prostu wszyscy byli tego świadomi, że żyjemy w Polsce, żeby było jasne i pewne, ja nie jestem żadnym anty, nie jestem przeciwko nikomu. Okej, panie Krzysztofie, rozumiem o czym pan mówi. Tylko, że myśli pan, że 38 milionów Polaków żyje Polin. Jakieś 35 milionów Polaków ma to w czterech literach. Proszę mi dać skończyć. Są przekonani, wiedzą kim są. Są Polakami i zwisa im powiewa, kto tam co o to mówi. I dzięki Bogu, bo to jest nasz charakterek polski. Nas jest to grupka, większość ludzi nawet w tym ośrodku żyje sobie spokojnie jako Polacy, a jeśli przyjdzie ktokolwiek, a jeśli ktokolwiek przyjdzie im zabrać ziemię, to wyciągną szable i miecz i łeb. Proszę? Ale czy do tego musi dojść, żeby zabrać im ziemię, żeby oni się dopiero... Ja to się chciałem... No, jak ktoś ich napadnie, no. Żydowsko-żydowskiej? Proszę? Tutaj działa jaki będzie wynik wojny żydowsko-żydowskiej? Proszę pana, zawsze to mówię Żydom i mówię szczególnie Polakom, my się musimy wyleczyć z kompleksów, przepraszam za wyrażenie. Niech pan popatrzy na Żydów. Mają swoje państwo ile? Niecałe 72 lata, tak? Tak. My Polacy między barbarzyńcami, Niemcami i szalonymi ruskimi mamy państwo 1050 lat. Na Boga.
Uwierzmy... To my powinniśmy chodzić z głową podniesioną do góry. Oczywiście, że tak. Jesteśmy na... Tylko pani doktor, Polak, i uwierzmy, nie, nie. Do góry, zawsze nie musi chodzić. Nigdy nie miał lekkiego życia, bo utrzymać ten kawałek ziemi przez 1000 lat to... tylko musimy uwierzyć w siebie i być z siebie dumni. I nie bać się Żydów. No, przepraszam bardzo, czy nasi... Zgadzam się w 1000%. Nasi przodkowie i nasi przodkowie chłopi i szlachcice i wszystko, dla nich Żydzi byli, spełniali rolę służebną w tym kraju i się ich nie bali na Boga. I my przestańmy się, to jest żydofobia, wpadamy w żydofobię. Ja się tych Żydów nie boję, no niedawno Jerusalem Post napisał, że ja głoszę to, ponieważ nie mają argumentów, to na koniec napisali, ten dziennikarz jakiś tam, nie pamiętam, jakiś Icek, napisał, że zastanawia się, czy kurek pije wino, czy wódkę. Jak się nie ma argumentów, piwa nie pije, niestety, to się używa takich, tak. Ja się z tego śmieję. Ja się i powtarzam to do znudzenia, to, że nigdy nie byłam strachliwa, umówmy się, tak? Bo tak mnie wychowali i taki mam charakter. Ale jeśli chodzi o Żydów, to Bartoszewski mi co pierwsze może 3-4 lata, jak ja się Żydami zajmowałam i wpadałam w filosemityzm, to on mi mówił, pani Ewo, albo się pani nauczyć traktować Żydów jak równych sobie, albo proszę temat zostawić. Jako filosemitka nic pani nie zrobi. I tyle. I ja naprawdę wśród Żydów miałam i mam przyjaciół, z niektórymi się na noże idę. I tyle. I tak trzeba. Nie bać się. Kogo się tu bać? No. Co oni, te mity o tym, że... Co pani mówi. Proszę? Ja cenię to, co pani mówi. Bardzo dobrze pani mówi. Tyle tylko, że to nie my ich atakujemy, a oni atakują nas. Znaczy właśnie to trzeba umieć im... To trzeba umieć im pokazać gest Kazakiewicza i tyle. Właśnie w tej sprawie chciałem zaraz podobać. Nasz polski rząd powoli. Bartosz. Wie pan co, że problem, ja odsyłam państwa w Niezależnym Lublinie, może ze 3 lata temu, ze 4, taki adwokat tam prowadził audycję i mówi, o czym pogadamy? Ja mówię, o dwużydzianie Polaka. Jest audycja, raz na pół roku zaglądam do tego, to tam chyba 200 tysięcy. Dwużydzian Polaka to są niestety głównie urzędnicy i politycy. Oni się wszystkiego boją, bo urzędnik i polityk boi się, że coś powie nie tak, a nie spodoba się jednemu czy drugiemu i straci pracę. I to jest najgorsza kategoria, ale Polaków niestety. I ich, no bać to się nie ma sensu, ale to są idioci, taki Paluszkiewicz, nie wiem, tam doradca premiera. Nie wiem, czy już stracił tą posadę, czy nie. Bo półtora roku temu byłam w Stanach i taka organizacja, ale byłam zupełnie z innych powodów, jakaś organizacja żydowsko-polska chciała mi dać nagrodę imieniem profesora Karskiego, którego miałam szczęście znać osobiście i który napisał wstęp, bardzo piękną przedmowę do mojej książki o dzieciach żydowskich. I to siedziałam w Bostonie u znajomych, u których po prostu można palić papierosy, co jest dla mnie ważne, przy kawie. Piję sobie kawę rano, palę papieroska. Moja najmłodsza córka dzwoni, mamuś, co ty tam rozrabiasz w tej Ameryce? Ja o niczym nie wiedziałam. Okazuje się, że jakaś ta nagrodę mieli mi dać i w Ameryce, ja podchodzę po amerykańsku do tego, że piszą źle, ale od północy do Florydy pisali o tym, że kurek nie zasługuje na nagrodę imieniem Karskiego. No i włączyłam u tych ludzi, poprosiłam o komputer. Pierwszy mail z ambasady izraelskiej. Nagroda i po nagrodzie. No to temu cymbałowi odpisałam, że nagrodę od Karskiego to ja dostałam 20 lat temu w postaci wstępu. Ja mam w nosie wszystkich. No, wyszła cała chryja z tego po prostu, no bo... Pani publikowała to na internecie. No ja... tak. Dlatego właśnie... Ja jak przyleciałam z Nowego Jorku, spotkałam Michnika zresztą na lotnisku w Nowym Jorku.
to komedia była. I przyleciałam i w paście w Warszawie miałam duże spotkanie, to wszystko opowiedziałam. No więc to takie, ale za tym stał, za całą tą chucpą urządzoną przez Michnika i Żydów z New York Timesa po prostu, a przypadkowo Żydy. Michnik poleciał chyba, pojechał na piwo albo na wódkę, bo na tym lotnisku to był taki na mocnym kacu. Przypadkowo nie udałaby się cała chucpa, gdyby nie jakiś urzędnik premiera, nie pamiętam, chyba wtedy premierem była pani Szydło, albo Morawiecki, to nieistotne. Jakiś urzędnik z urzędu premiera, właśnie nazwisko Paluszkiewicz, Pawluszkiewicz, przestraszony na jeden telefon z Nowego Jorku, powiedział w konsulacie, że żeby tej organizacji, która chce mi dać nagrodę, nie udostępnić sali. Mnie to naprawdę, mówiąc ordynarnie, wszystko zwisało i powiewało, tak? I to dwużydzian Polaka, urzędas, który się przestraszył. I tu mamy do czynienia po prostu z urzędasami. Tak. Tu mamy problem z dwużydzianami Polaka, po prostu tej kategorii Polaków najwięcej wśród urzędników i niższych polityków. No. Pani doktor chyba czyta w moich myślach, bo właśnie w te parę minut czy parę sekund przed tym, jak pani doktor wspomniała o ulubionej kawie z ulubionym papieroskiem, ja pomyślałem o tym, żeby pani doktor zadać pytanie, jakie pani miała perypetie właśnie w swoim życiu związane to, co pani doktor powiedziała. To była jedna z perypetii, jak ja wiem, że pani doktor to zbytnio nie dotknęło, ale czy jakieś inne takie bardziej bolączki ze strony Żydów czy innych tam, nie wiem, ze strony Izraela, pani doktor odczuła na własnej skórze. To, co pani mówi, bo dla pani, dla mnie największym, ja teraz tak się pochwalę i odniosę, dla pani największym życiowym, znaczy nagrodą było spotkanie pana Karskiego. Dla mnie największą moją nagrodą jest spotkanie z panią tutaj w tym momencie. I gdyby ktokolwiek cokolwiek złego powiedział, ja mam tą przyjemność rozmawiać z panią. Chciałbym tylko po prostu dowiedzieć się, jakie perypetie życiowe pani, czy tam jakieś problemy z tym pani miała. Nie, nie mogę powiedzieć, że miałam jakieś problemy. Nie wiem, czy tam blokowanie na lotnisku, czy jakieś takie różne... Nie, na lotnisku to tylko pierwszy raz, jak w 87 roku poleciałam z moim nieżyjącym mężem, polecieliśmy. I jak wracaliśmy, to ja w życiu nie spotkałam czegoś takiego, choć już wtedy nie pierwszy raz wyjechałam za granicę. Że zaczęła mi się jakaś dziewucha pytać, a skąd mam te czekoladki, czy tam jest bomba. I zapytała się, a jeszcze wtedy byłam głupia, nie byłam taka mądra w sprawach żydowskich. Zapytała mojego męża, czy on przyleciał na bar mycwę. A my w ogóle nie wiedzieliśmy, co to jest bar mycwa. To jest tak, jak chłopak ma 13 lat, to tak, takie przyjęcie i tam takie dorosłości, że się czyta w synagodze po prostu Pismo Święte Starego Testamentu. I ja pamiętam tą Żydówkę głupią, ochrzaniłam tak, zrobiłam awanturę i powiedziałam, że po prostu nie życzę sobie, żeby ona mi głupie pytania dalej za... I przysłali jakiegoś Żyda takiego... polskiego, pyta się, o co chodzi. Ja mówię, proszę pana, no tu mojego męża czepiają o jakąś bar mycwę, nie wiem, o co chodzi. My przyleciliśmy robić badania, to. No i załagodzili, a potem miałam ten komfort, że jak, bo rzeczywiście na lotnisku w Tel Awiwie jest koszmarna ta, do dziś. Miałam ten komfort, że taka Warda Lieberman, ona tu jak się jedzie na Częstochowę ze Śląska, jak się ta miejscowość nazywa? Zgierz? Proszę? Zgierz. Nie, na północ. Nie, jak do Częstochowy pan jedzie, to przejeżdża się Zawiercie. Ona Żydówka z Zawiercia. I jej syn po prostu był szefem, pułkownikiem, szefem wszystkich tych lotniskowych spraw. Także jak lądowałam, to on przychodził do samolotu, wyprowadzał mnie, a szczególnie jak już wyjeżdżałam, to on mnie odprowadzał poza wszelkimi kontrolami do lotniska. No to była jedna nieprzyjemna historia. No nie mogę powiedzieć, raz było tak,
byłam na jakiejś kolacji w Tel Awiwie, no i dyskusja pomiędzy polskimi Żydami, taka Nina Eckert powiedziała o parszywych Polakach. No ja skoczyłam do niej, ona mówi, ale przecież ja nie o tobie mówię, ale ja mówię, jestem Polką. Wstałam z tej kolacji i wyszłam po prostu. Ona mnie przeprosiła potem i no więc, ale to tak jak między ludźmi, tak? Ona powiedziała do mnie, parszywy Polacy, ja skoczyłam do niej i powiedziałam, a ciebie kto uratował? Parszywi Polacy, tak? Siedzisz tu po prostu swoją bezczelną miną, no także jej nawtyka. Więc no, nie mogę powiedzieć, że ja tak, takimi szykanami to bardziej Polacy się boją tego, co ja gadam i co robię. No. Do TVP Info raz zrobiła ze mną wywiad w TVP Info Magda, żona Witolda Gadowskiego, Magda Uchaniuk, przepraszam. I drugi raz zaprosiła mnie ta Ogórek i koniec, no bo oni nie są w stanie znieść, bo jak mnie Magda Ogórek... Dlaczego nie mogą tego znieść? No bo jak mnie Magdalena Ogórek w zeszłym roku wiosną, to nie z powodu Ogórek, umówmy się. No dobra, ja o tym wiem. Ona bardzo mądrze prowadziła ten wywiad i zapytała mnie, zacytowała mi słowa, tam Netanjahu coś nagadał na Polaków, już nie pamiętam co, i co ja na to. Ja powiedziałam i powtarzam to bez końca, dalej aktualne dla Netanjahu. Zanim Netanjahu otworzy gębę na temat Polaków, to niech sobie przeczyta pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie Isaaca Katzenelsona, oryginał w Muzeum Lahomei HaGetaot, czyli bohaterów getta. Zresztą mam tu parę egzemplarzy. I trzecia pieśń o bólu mój. Kończy się słowami, rękami Żydów zadano śmierć Żydom, bezbronnym Żydom. No jak to powiedziałam na antenie TVP Info, no to tak, to albo Kurski, albo jakiś dwużydzian Polaka polityk powiedział, że... Dlatego my sobie patrzymy. No ale ja nie rozpaczam specjalnie... Pani Ogórek to na karierę robi, ona małe dziewczynki. Pani doktor, ja zadam jeszcze jedno pytanie. Może tacy ludzie jak my są potrzebni właśnie dla środowisk żydowskich, po to, żeby tak jakby pokazywać taki antysemityzm z naszej strony. Czy nie lepiej by było, chociaż my nie potrafimy jako patrioci polscy, to co pani powiedziała, nic z tym nie robić kompletnie, czyli nie zajmować się tym, i czy oni by po prostu zamilkli wtedy? Nie zamilkli. Czy oni nie zamilkli? Nie. Jezu, nigdy nie zamilkną. Oni jeszcze jak zobaczą. Proszę państwa, umówmy się tak, że ja całe życie jako historyk i do dziś współpracuję z Żydami. I nie mogę powiedzieć publicznie nazwisk wszystkich Żydów, bo oni by mieli większe kłopoty niż ja. Na przykład taka ustawa, którą opublikowałam po hebrajsku w książce Poza granicą Solidarności. Ustawa Knesetu, która zwalnia z odpowiedzialności za zbrodnie wszystkich Żydów. Żydów, którzy za zbrodnie wobec innych Żydów. To jest ustawa z 50 roku. Jak ja to odkryłam, pierwsze zadzwoniłam do Izraela, do moich znajomych Żydów. Oni wiedzieli, co robią. Wyciągnęli mi oryginał z Knesetu. Dlatego ten dziennikarz nawet Jerusalem Post pisze, pyta, co ja piję, wino czy wódkę. Ale książka ukazała się już 14 lat temu. Od 8 lat jest w Stanach Zjednoczonych po angielsku. I żeby niektórzy Żydzi mogli, to by mnie rozszarpali. Ale gdyby nie inni Żydzi, to ja nigdy nie dotarłabym do tego dokumentu. I tyle. Więc zawsze jak mówimy o Żydach, nie mówmy en bloc, bo są Żydzi uczciwi, porządni i historycy, i biznesmeni, i inni. I są Żydzi kanalie, ale pokażcie mi państwo naród, który jest... I tak trzeba patrzeć. Tak naprawdę, że się zaczęło od rosyjskich Żydów. Chciałem przywrócić takim jednym pytaniem do Milnika. Swego czasu komuniści wydali na Milnika karę śmierci, jak przebywał w Hamburgu. I tą karę śmierci miał wykonać Janusz Abry Żelazo. No ale komuniści chcieli Michnika zabić. Niech pan nie wierzy w takie brednie. O tym sam Janusz. Jaki Janusz? No za parę żelazo.
No, gadać każdy może trochę głupiej, ja trochę znaczy, mam. Ja nie wierzę w to. Pani doktor, jeśli mogę. Przecież żył jego ojciec, Ozjasz Szechter. On był po prostu w tej elicie komunistycznej. Jedyna z tych potomków, z tej grupy, która się wyłamała, to jest Irena Lasota. Ona też pochodziła, miała ojca, dziadka Żyda. I z tych wszystkich Żydów z tego środowiska to Irena Lasota rzeczywiście, i ona napisała o Michniku parę artykułów też i mówi, i była w nim, bo ona pierwsza rozszyfrowała, że Michnik to jest komuch, który się ubiera w patriotyczne skrzydła. Irena Lasota, ona wyjechała w 68 roku, ale w czasach Solidarności nikt nie przeliczy, ile ona pieniędzy dla Polski ściągnęła, ile papieru dla podziemia. Naprawdę Pani doktor, bo jest to jakieś niecałe 14,5 km od największego cmentarzyska na świecie. Mówimy w tym momencie o muzeum, znaczy o byłym niemieckim, podkreślam, obozie zagłady, koncentracjonlager Auschwitz. I pani doktor, ja mam takie pytanie, gdyż obserwuję od kilku lat, może nie od kilku aż tak dużo, ale od 2,5 roku obserwuję działalność dyrekcji tego muzeum, obserwuję wiele wątków, jak oni tam działają. Nie tylko dyrekcji, ale i też tych całych strażników i ich zachowania, nie tylko w stosunku do nas, ale i do na przykład osób z małymi dziećmi, gdzie oni tam są wszystkie poszczególnie, jak na lotnisku w Tel Awiwie, bo można powiedzieć, że to jest obserwowanie, bo w żadnym muzeum nie ma sprawdzania dokumentów i spisywania, więc tu bym chciał panią zapytać o stanowisko w tej sprawie, jak to pani myśli, że dyrekcja muzeum może sobie tak sprawdzać dokumenty. I drugie, czy pani doktor podziela moje zdanie, że próba zrobienia jakiegoś takiego eksterytorialnego muzeum pod deparacją Żydów nie będzie chodziło, ja to widzę, że jest narracja po to, aby kłuć po prostu między innymi Polaków i pokazywać całemu światu, że tutaj w Auschwitz ginęli, w Auschwitz podkreślam, ginęli Żydzi. Już nie będę nawiązywał do książki między innymi Pileckiego, do książki o pani Leszczyńskiej, gdzie... Ale zawsze pan, panie Krzysztofie, robi wykład. Ale już kończę. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że w książkach o Auschwitz i w tych teraz powiadaniach o Auschwitz jest pokazywana brama z Birkenau. O to mi chodzi. I tu jest właśnie ta narracja. Ja wiem, że w Birkenau byli Żydzi, okej, ale my, puszczając książki właśnie o Pileckim i o tym wszystkim, i o Leszczyńskiej, z tymi wszystkie te periodyki z naklejką, czy właśnie bramy Birkenau, dajemy się podpuścić akurat nie według mnie Cywińskiego i jego ludziom. Dlatego właśnie wydaje mi się, proszę panią doktor o to, aby pani odniosła się do polityki dyrekcji Cywińskiego i jego... Cywińskiego powinni dawno zdjąć, bo ja pamiętam jeszcze o Święcim jako obóz koncentracyjny po prostu dla Polaków. A Brzezinka była dla Żydów i tyle. Od 40 roku, i bardzo ważna jest nawet państwa inicjatywa tutaj, inicjatywa Witolda Gadowskiego, i my musimy odwojować Oświęcim Auschwitz po prostu dla Polaków. Birkenau, Brzezinka była obozem dla Żydów. W 40 roku nie było Żydów w Auschwitz. Żydzi pojawili się dopiero w 42 roku, kiedy Niemcy przystąpili do ostatecznego rozwiązania. I tyle. I to fałszowanie historii, ja ze spokojem, oczywiście szlak mnie trafia na to fałszowanie za nasze podatkowe pieniądze, umówmy się, tak?
I ten Cywiński powinien być, ojca miał Bogdan, jeśli Bogdan Cywiński jest jego ojcem, to napisał Rodowody niepokornych i chwała mu za to, ale, ale syn jest zdrajcą po prostu, ten Cywiński. No więc właśnie, i tu się sprawa kłania ministra Glińskiego, czy kto tam go nominuje po prostu. Także zgadzam się z państwem, ja to mówię publicznie od dawna, że Cywiński powinien zniknąć, bo fałszuje historię Auschwitz. Co to znaczy, że on Witolda Gadowskiego nie wpuści innych ludzi z biało-czerwonymi sztandarami? No to myśmy wcześniej próbowali niż Witold Gadowski. To się w głowie, to się po prostu woła o pomstę do nieba. Ja jako historyk podchodzę do wszystkich spraw ze spokojem, proszę państwa, bo 25 lat temu napisałam książkę Zaporczycy, miałam za to proces, chcieli mnie z dziećmi z domu wyrzucić, ble, 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 a dzisiaj wszyscy mówią o żołnierzach wyklętych, których ja odkryłam, tak? Więc to jest przykład, że historii zafałszować się nie da. I pan Cywiński razem z ministrem Glińskim przejdą do historii jako fałszerze historii i tyle. I ci, którzy stracili, Nasze pieniądze pójdą, bo tu 100 milionów rozdać, tam 100 milionów rozdać. Dlaczego no więc właśnie, no. Nie robi i pozwala na traktowanie nas Polaków jako taką drugą kategorię. Tu jest problem. Nie, nie, proszę państwa, to ja uważam, że nie drugą kategorią, tylko to jest ta mentalność tego dwużydziana Polaka. Skąd to się wzięło? Nie wiem, czy państwo wiecie, to nie ja wymyśliłam ten termin. 100 lat temu był taki pisarz, dziennikarz Andrzej Niemojewski. Ale szerzej o tym mówię właśnie dwużydzian Polaka w niezależnym Lublinie. W skrócie już telegraficznym ujmując, to 100 lat temu zaczął się takie zjawisko głównie wśród poetów, pisarzy, dziennikarzy, że narodziła się po raz pierwszy grupa Żydów zasymilowanych, którzy mówili po polsku i przekazywali różne rzeczy z kultury żydowskiej. I wtedy Niemojewski zobaczył, że to zaczyna przebierać 100 lat temu już takie patologiczny charakter. No i przy jakiejś przywódce tam z kolegami swoimi różnych zawodów, jeden polityk, drugi inżynier, trzeci chemik, dyskutowali o tym problemie. Co to za fascynacja tym judaizmem takim? I kolega tego Niemojewskiego, chemik, powiedział: słuchajcie, panowie, to chyba najlepiej do tego termin pasuje dwużydzian Polaka. To tak jak chyba dwusiarczan sodu, że z Polaka zostaje już tylko jedna cząstka, a dwie cząstki przechodzą na strony żydowskie. I ukuł się termin dwużydziana Polaka. I to jest najgorsza kategoria. I ja osobiście mam większy problem z tymi dwużydzianami Polaka niż z Żydami, bo z Żydem albo współpracuję, albo się pokłócę i powiem: spadaj stary i tyle, tak? A dwużydzian Polaka, pozwoli pan, siedzi w urzędzie, siedzi czasem w wojsku, siedzi w polityce, w Pałacu Prezydenckim jako doradca, na przykład właśnie panie Romaszewskie, które na mnie kablowały do prezydenta Dudy, że ja jestem nieprawomyślna. I taki dwużydzian Polaka zawsze przekręci tak sprawę, żeby tylko dobrze Żydom zrobić. I tyle. I to problem nas... No bo są dwużydzianami Polaka. No na przykład, przepraszam, nie. Ale weźmy pana Gowina, który właściwie winien jest wszystkich perypetii naszych teraz z wyborem prezydenta, to w sensie politycznym. Ale jako minister nauki szkolnictwa wyższego finansował przecież tą rasistkę Engelking, dał jej 500 000, a ona mówi, że my nie mamy duszy, bo my jesteśmy goje.
Więc to jest taki klasyczny dwużydzian Polaka, który dla pochodzi z Jasła. Który pochodzi z Jasła i jest Polakiem, ale przerobił się na dwużydziana Polaka. I zawsze zakręci panu tak, żeby Żydom było panie dobrze. Profesor, ale ktoś promuje tych ludzi do góry i stawia na te stanowiska wysokie. I to przy życia. Oni tego rządu do następnego rządu, oni cały czas są, jest ich coraz więcej. No tak, no i wykręcił teraz PiS-owi numer taki, Gowin, że po prostu mam nadzieję, że po wyborach, że jednak Duda wygra i po wyborach ten człowiek zniknie. Spokojnie. Absolutnie, proszę Państwa, to ja... Trzaskowski chcecie? Nie, proszę Państwa. Ja zastrzeżenie do prezydenta Dudy miałam o Topolin. Ale sytuacja jest, prezentuję to swoje zdanie, nie należę do żadnej partii, odmówiłam kandydowania na polityka, na senatora, na posła, mam swoją działkę i się w tym dobrze czuję. Więc mówię jako obywatel i jako historyk. Jesteśmy w sytuacji podbramkowej i po prostu jeśli nie zagłosujemy na Dudę, to oddamy głos na Trzaskowskiego. I wtedy Polska będzie miała problemy. Naprawdę, proszę Państwa. A Duda jest uczciwym człowiekiem i tyle. A to jest moje zdanie. I Morawiecki to samo. Mamy świetnego premiera i świetnego prezydenta. Popełniają być może jakieś błędy. Ale dlaczego pokażcie... za te błędy oni nie odpowiadają? A proszę pana, proszę, czy pan za wszystkie swoje błędy odpowiedział w życiu? Raczej owszem. A ja nie. Tylko czy te błędy czasem mi się udawało, że nie. Nieświadomie? Proszę. Czy te błędy popełniają na pewno nieświadomie? Na przykład to, co pan powiedział, że prezydent powiedział, że wśród Polaków wielu może, to była taka gadka po prostu. Ja sobie mogę pozwolić na gadkę, bo ja nie jestem politykiem, tak? Polityk powinien uważać na każde słowo. Ale jeśli rozliczyć, jeśli proszę Państwa, popatrzymy na sprawę takie, jaki poziom bezrobocia był za Platformy, jaki jest dziś. Mój wnuk akurat w 2015 roku poszedł do pierwszej klasy i choćby za to będę stała absolutnie murem za PiS-em. Mój wnuk poszedł do szkoły numer 7 w Lublinie i zaczął się problem wrzesień, październik, że dzieci wyrywały sobie jedzenie, kanapki, różne rzeczy w 2015. Wyrywały sobie kanapki. Dyrektor jest bardzo mądry. Śledztwo okazało się, że dzieci nie wyrywały ze złości. Dzieci były głodne. I dyrektor na koszt szkoły, była stołówka, powiedział od dziś, jak wyszło w śledztwie, o co chodzi, wszystkie dzieci od pierwszej do ósmej klasy mają prawo do talerza bezpłatnej zupy. I to nie są bajki. To ja są realia. To są bajki, bo proszę pana, naprawdę ja to widziałam na własne oczy, bo był problem w szkole mojego wnuka. I ja go odwoziłam do szkoły i odbierałam i byłam przy tym. Więc może na Śląsku nie było, ale były w inne regiony Polski, gdzie było bezrobocie. Na Śląsku nie wiem jakie było, na Lubelszczyźnie było bezrobocie chyba 18-19%. W takim Olsztynie było, sięgało 20 parę procent. I tyle. Umiejmy dla dobra Rzeczypospolitej, ja tak rozumuję, że jestem w stanie dla dobra mojej Polski po prostu przymknąć oko na niedociągnięcia. Nie. Nawet... To jest wdychanie tematu. Dobrze, ja przepraszam, ja z PiS-em walczę o jedwabne. I teraz jak sobie postawię, dobrze, jak sobie postawię na wagę, na szalę całą Polskę,
i oddanie po prostu Polski teraz w ręce Trzaskowskiego, lewactwa, LGBT i moje jedwabne, to moje jedwabne, te kości leżą już 80 lat i poleżą jeszcze 10 i na pewno dojdziemy prawdy, ale trzeba to... Głosowałem na PiS, głosowałem na prezydenta... Ale wiecie państwo, nie wierzcie, ja tu nie robię propagandy, zapytaliście mnie o zdanie, to jest moje zdanie i koniec, mam prawo do takiego zdania. Do Konfederacji nikt mnie nie przekona, dlatego że marzy mi się uczciwy rząd i uczciwa prawica, ale jeśli chcecie panowie powiedzieć, że Korwin-Mikke zrezygnuje, a cały czas pyszczy. A Grzesio Braun, który Sabinę sobie bierze za asystentkę, Norberta czy Sabinę, i mówi szczęść Boże. Jak Grześka znam 25 lat, panie Bartku. No. Nie oddam Polski, mam tylko jeden głos, ale Polski nie oddam ani Konfederacji, ani Trzaskowskiemu. To PiS jest w tym środku, są wśród nich mądrzy ludzie i głupi, to prawda, ale jest więcej mądrej. Panie profesor, i głosowałem, ale pewna polityka, jak i prezydenta Dudy, tak i PiSu, mi się ostatnio nie spodobała. Zwrot nastąpił, gdy nastąpiła zmiana premiera. Pewne słowa prezydenta, to uderza w interesy Polski. Ale premiera mamy bardzo dobrego. Ustawa, zgadzam się, więc to mówię, to jest ta działka, to jest ta działka, która mnie... z którą walczę. To jest IPN, to jest Jedwabne, to są różne sprawy z zakresu pani historii. Ale ja jako historyk... ...który prowadził PiS. Czy nie uważa pani, żeby złapać czura, trzeba mu dać pęszynetę? Nie, proszę pana, nie w takich kategoriach. Jakim kosztem? Jeśli myśli pan, że ludzie będą dobrymi obywatelami, jeśli nie mają pracy, jeśli nie mogą wyżywić dzieci i muszą jechać na szparagi zbierać albo jechać do Anglii pracować czy do Ameryki? Nie. Panie profesor, są inne metody dojścia do dobrych bytów. Co się robi ze zmurami naturalnymi? No ja nie jestem specjalistką od... Bylibyśmy w całkiem innej sytuacji ekonomicznej. Ale co, gdyby dalej Platforma rządziła, to bylibyśmy... Gdybyśmy mieli wykorzystać nigdy dobra nie wolno nam było. Ale nie narzekajmy ciągle na siebie. My, proszę państwa, to co nas Polaków gubi, to ja bardzo szanuję i swój, i nas wszystkich Polaków indywidualizm, że nas tu jest 20 osób i każdy na kogo innego by zagłosował, jeden na... Ja nie mam na kogo głosować. Dobra, mamy różne zdanie na temat koronawirusa, węgla, smoły, dzieci i trzymajmy się tego. I to trzeba cenić, ale musimy walczyć z sobą, z tymi kompleksami, z tym, a można by było lepiej, a zawsze źle. To też jest twórcze, bo chłop nigdy, jak pan porozmawia z chłopem, to powie, nie ma urodzaju, buraki nie wyszły, to nie wyszło, ale jesienią kupił synowi nowy samochód. Ja chciałem rozmawiać z posłami PiS o pomoc, słowem premiera o prawdzie historycznej, rozbudzaniu nadziei, po czym wygaszaniu ich i mają zasuwać za tą przysłowiową te słowa, które padły, co prawda może w nieoficjalnym spotkaniu, ale że mamy zasuwać za miskę ryżu. Ale to było jeszcze, jak on był radcą w banku. No. Ale to tak mi się świetnie. Proszę pana, oczywiście, że mam kolegę, zresztą pułkownika, tego powiedzenie bardzo mądre, tylko krowa nie zmienia poglądu. Ja też to powtarzam. Czyny, po czynach rozliczajmy człowieka, a nie to, co tam chlapnął jęzorem, ja też czasem głupio coś powiem, tak? Wina, tak? Proszę? Przy lampce wina. No więc o to chodzi. Nie możemy się zajmować jakimi polityka, jednak oceniamy, że przeciętnej rodzinie
przez te 5 lat żyje się lepiej. Najważniejsze, mój syn wrócił z emigracji z Anglii, osiadł w Lublinie i spodziewam się drugiego wnuka albo wnuczki. I to jest, pod tym kątem rozliczam Morawieckiego i Dudę. Się cieszyć, tak. No. Tak, że nasze dzieci, bo to był szok, ja może 10, jak się zaczęła Platforma, jak doszła do władzy, może pół roku później, parę miesięcy, już nie pamiętam, mam przesiadkę, lecę do Nowego Jorku, mam przesiadkę w Londynie, ale mam tylko dolary. Chcę kupić kawę czy coś tam, bo mam 2 godziny i podchodzę do baru i pytam się, czy po angielsku, czy przyjmą ode mnie dolary, bo nie mam funtów. I słyszę, dziewczynka mówi, Jacek, czy dolary można przyjąć? Okazuje się, że wszystko nasze dzieci. No tak. Poniewierają się w tym Londynie ludzie, którzy tu pokończyli studia, czy zdali maturę, czy skończyli technikum i powinni mieć miejsce w fabryce, w urzędzie, gdziekolwiek, sprzedają w barze, na lotnisku. Tak, pani doktor, bo to byli odważni ludzie, którzy naprawdę wyjechać. Się nie bali, no tak, ale nie znając języka. Nie chodzi o to, wie pan, chodzi o to, że oni jak pojechali zobaczyć Londyn, jak się żyje w porządku, ale 99%, bo ja pytałam się ich, ta dziewczynka, którą zapytałam, ja mówię, co pani tu robi, co wy tu robicie? I ona mówi, no wie pani, skończyłam studia, nie ma dla mnie pracy, to stoi i te dzieci w większości wyjeżdżały, bo nie miały tu pracy i ojcowie rodzin również siedzieli na budowach, żeby dzieci utrzymać. I to jest patologia i to się zmienia po prostu. Że nie, proszę bardzo, niech dzieci wyjeżdżają, niech starsi wyjeżdżają, ale nie dlatego, żeby zarobić, żeby... O, Niemcy nie mają teraz, to jest najlepszy dowód, że zgniły szparagi w Niemczech, bo Polacy już nie jadą zbierać szparagów, bo mają pracę u siebie. Ukraińcy nie jadą. Pani doktor, jest ostatnia sprawa, bo już w miarę jest późno. Już z panią doktor się wspaniale, cudownie rozmawia. Moglibyśmy rozmawiać nawet i dzień, dwa. Zawracając o te wątki. O Londyn, o to wszystko. Ja tam wszędzie byłem i widziałem. Mam do pani doktor jedno pytanie. Jak to jest? I też tu właśnie miałbym pytanie do pani doktor tutaj od tych spraw. Jak to jest, że 2 tygodnie temu, jak Krzysztof Adamek wypisuje prośby dla tych oto tutaj obecnych wejścia do złożenia, i to jest do dzisiejszego rządu, a na czele tego rządu jest Duda. Po kolei mówię o wszystkich. Pani doktor, dobrze, no to okej, ale on to teoretycznie wszystko. I teraz właśnie, ja rozumiem, że pani, mogę prosić, pani będzie bronić Dudy. Ja będę atakował wszystkich, od prezydenta Rzeczypospolitej Dudy, po tą, mogę powiedzieć, dziękuję, po urzędniczkę w Oświęcimiu, bo stukałem, oddaj nasza do Kajfasza, i wszędzie mi odpowiadano, dzwoń tu, pisz tam, bo koronawirus. 2 tygodnie, Bartusz, mogę skończyć, już pani daje, z całym szacunkiem daje pani zdanie. Wszędzie mnie wyrzucano, bo koronawirus. Pisz tu, pisz tam. 2 tygodnie temu nie. Ale w jakiej sprawie pan pisał? Właśnie wejścia, proszę mi dać dokończyć, wejścia i złożenia wieńca pod ścianę śmierci byłym niemieckim koncentracją lager Auschwitz. Dostawałem odmowy z każdych źródeł. Od tam pracowniczy Cywusia, od pracowniczy... Ale co, z powodu koronawirusa? Do koronawirusa, tak właśnie. I teraz chodzą do sedna pytania, jak to się nagle stało, że w przeciągu 3 dni niejaki Duda będzie składał kwiaty pod ścianą śmierci, a ja, Krzysztof Adamek, wraz ze znajomymi nie mogłem tam wejść, bo jednoosobowo Cywiński mógł zamknąć to muzeum, gdy inne były już otwarte. Jak to się stało, że nie wiem, dlaczego ja? Może pani doktor odpowie, dlaczego nas nie wpuszczają z normalnych, zwykłych ludzi? Ale nie ma nic wspólnego. Koronawirusem, tak?
argument powstał, bo jest epidemia i on wtedy będzie dobrym argumentem na wszystko. Ale to absolutnie nie ma nic wspólnego z rządem, nic nie ma wspólnego z prezydentem. Moim zdaniem to ma związek z tak zwaną głupotą ludzką i z interpretacją, z brakiem interpretacji, z taką brakiem myślenia. Koronawirus jest genialnym argumentem na wszystko. W każdej chwili mogę rzucić, a nie chcę, to jest koronawirus. Dziękujemy. Dziękuję.